Tadam, udało mi się odpalić starą grę. Przygodową z Gordonem Freemanem. I ona jest zrobiona dobrze. To jest, kurde, jak tam wczoraj się trochę rozpuszczałem nad tym karterem, który jest fajny, bo jest ładny. Tak, tutaj wreszcie to jest życie. Mam już broń. Więc trochę się tutaj pobawię. Mi się wydaje, że nawet bym ją sobie przeszedł na Oculusie. Bo przyjemność jest super. Kurde, no. Jak... Pewnie pamiętacie moje pierwsze wrażenia po takich... spędzeniu paru godzin z tym i tak dalej. To miałem to gdzieś. Ale z każdym dniem zajawka rośnie coraz bardziej. Tu można było zginąć chyba. Są stare, głupie gry, gdzie się na każdym kroku chcą zabić. Nie wiadomo dlaczego. O, lubię je. I tu jest fajne to, że w przeciwieństwie do Quake'a, który jest taki tam zrobiony fanowsko, tutaj Gordon celuje zawsze prosto, ja się tylko lekko rozglądam. I to jest mega. Co jest naturalne, bo gram jak na wsadzie, bo gram na wsadzie de facto. I to jest zrobione z rewelacyjnym. To jest zajebiste. Zniknął, boże, porywają ludzi. To są te słynne sceny, gdzie kupili 10 tysięcy tych beczek wybuchowych. O Boże. Dobra, pamiętam to. I rozsadzili je po całych tych tutaj obszarze miasta. Dlaczego tylko on zginął? Wszystko ok? Aha. No i fajnie. Znaczy, jakoś się zapomina o tych błędach, kiedy człowiek się wciągnie. Bo... Tu jest... O, manhaki są fajne. Zobaczymy teraz, jak strzelanie z tego. No, i to jest komfortowe. No jaka głupia gra, tylko się chodzi i strzela. A kurde... Naprawdę wciąga teraz. Drugi raz już to nie grał. A to jest jedna z niewielu gier, które przeskończyłem... dwa razy. I teraz wiem, że to zrobię. O Boże. Co gorsza, gra, którą wszyscy znają. Nie jest jakaś super mało popularna. I tu będą te małe latające ścierwa. Bo
baterii mało, tak. To są fajne, mam takie w domu. Jak nie sprzątałem sufitu, to miałem znaczy się. I teraz tak, głębia, czy to... Jestem w stanie przejść tu obok tego. Lepiej nie ryzykować. Aha, telefon, a czego? Moment, odzwonię tylko, bo jest ważna sprawa. Halo, jestem w Oculusie. No, wracając. Nie wiem jak tam się Scotty patrzy tutaj do was. Mama z obiadem. Prawie, że... Tak, kiedy... Tak, chcę pograć Half-Life'a. Nie, no to będzie na tobie. Niech ludzie zobaczą, że z Oculusem też można żyć. Można komunikować się z innymi. Kurde, był Half-Life Multiplayer. Ciekawe, czy tutaj działa. Ja szczerze nie sądzę. Co tam się dzieje? Tą stację. Tak jak w Drodze Krzyżowej. Były stacje. Pan Gordon upada pod macką. Ktoś tu... Strzelają. Do zagadki z wodą. Co to? A dymek. No. Powinno trzeba być wstrzymywać oddech teraz, to byłoby też... A nie, no nie wsadzajmy to. To trzeba będzie wskoczyć. Okej. Też ta beczka nie wybuchła. Kurde. Czemu ktoś przeładowywał? Czekam na inne rodzaje broni. O, to jest też fajne. Bo to jest jedna z pierwszych gier w ogóle, gdzie nie gram na inwercie. Jako dziecko nie grałem na inwercie. A potem miałem, uderzyłem się na rowerze w głowę i zacząłem grać. Ale no, teraz mi to jakoś tutaj terapeutycznie pomogło. Bo jest bardziej naturalne, prawda? Że tak jak działa, no to działa. O, krzyż można zrobić na drogę pistoletem. Łomem też. Aha, i dobre by tu były jeszcze słuchawki, żeby dźwięk był przestrzenny. I one są oczywiście, będą w Oculusie finalnym. Ile tam tego zdrowia jest, bo nie... Właśnie to jest problem z tym, że interfejs jest... zbyt jasny jak na pole widzenia, na jasność ekranu Oculusa. O. Takie tam rzeczy. Podejrzewam, że mikro też może słabo słychać. Czy to się wchodziło tu? Zagadki. Ta gra ma z 10 lat, nie? Kurde, jeśli nie więcej. Coś wdepnąłem? Nie. Nie ma. O, i ta beczka się zapaliła.
Patrzcie, jaka zagadka. To było strasznie podniecające, bo to jest pierwszy, był jeden z pierwszych tych bump mappingów. I tu były śliskie powierzchnie odwzorowane. O to! Jak to widziałem, jak to grałem kiedyś, to po prostu wow, że światło się odbijało od powierzchni w sposób tak naturalny. A to można podnieść chyba nawet. Wow. Niesamowicie realistyczna gra. Na zdrowie. Taktycznie jak w Normandii. Tak było w oryginale. Boże, dobra. Zdrowie 80 strzelają. W Normandii, jak w lądowaniu w Normandii. Było też w tym filmie dokumentalnym Szeregowiec Ryan, że te pociski tak przechodziły przez wodę. Fizyka widzę tak dobra jak przed laty. No, Gordon. Coś mi tutaj wyprypło. Okej, 77. I tu będą chyba miśki na skrzydeł ze skrzydełkami. Licząc zagadek oczywiście nudnych. O Boże, ta z cegłami słynna. No, więc fajne. Co tam padło? Nic nie padło. No, tyle, nic jakichś uwag błyskotliwych nie ma. Że Oculus powinien rozpylać, żeby szczypało w oczy. Ale Gordon ma kombinezon! Specjalny. On w tym widzi. Znaczy, on tam ma maskę tlenową i tak dalej. Jemu to nie jest tak, że mu dlatego właśnie wygrywa z tymi pajacami. Patrzcie na tą rękę. To nie jest ręka. Ja mam taką, w takim stroju. On ma taką z rękawiczką. To jest zupełnie inne. Inne emocje są. Są te słynne testy na inteligencję. Jezu Chryste. Cegły, przepraszam, pustaki. Jeśli ktoś obróci, że to nie są. No ja. Czuję się jak te zwierzęta, które muszą, żeby dostać jedzenie, muszą układać klocki i inne takie. Aha. I dostałem jedzenie. Wow, jaki cień. Nie, żartuję tak naprawdę taki, no. Cień jak cień, no co tu się podniecać. Sio. Walka z tym statkiem była fajna. Statkiem powietrznym oczywiście.
Dobrze. Sio. A co tobie się stało? Z tym szajsem chyba najlepiej było walczyć, bo szkoda amunicji, nie? Tym. To byłoby fajne takie przykładanie właśnie do oka, żeby przycelować, jak jest w tych Call of Duty, ale jak nie ma, to się nie obrażam. A, to było, żeby ich tutaj uśpić. Kurde, zawsze człowiek sobie dopieprzy wszystko. Tyle oszczędzania amunicji na marne. No. No, ile tego mi zostało? 70? No nie jest, to nie ma tragedii, ale no. Daleko to od super dobrego pro przejścia, no ale to na Oculusie, jak dziecko, pijane dziecko w goglach. Tu się już nie nabiorę. Panie Beczko. Fuck. Chyba wybuchło za szybko. No. Ale gra się super, Jezu. To jest fajne. Chciało się zło, jak gadam, to mi tam szło. Co chciałem powiedzieć, że fajne, bo... No, brakowałoby się więcej, wychylanie i takie rzeczy. O, będzie chyba karabinek, bo są większej ilości amunicji naraz. O. Dziękuję. Ale tak jest, spoko. To tam na czacie. Że fajne roślinki. No takie mam, takie mam. Sprintuj, sprintuj. A co tam na privie? Assetto działa z Oculusem. Ale póki co tylko wersją poniżej 7. Super, bo właśnie ściągnąłem Assetto i nie działa. Assetto Corsa, wyścigi. Myślałem, żeby nie zbanować tych, co mówili, że działa. Ale dzisiaj dobrze mi się gra, więc hej, znajdźcie litość. No, a tymczasem... Ciąg dalszy. Let's play z Half-Life'a 2.
Okej. Czy no, oznajmiłem, ale to przeszkadzałeś mi, kolego. Nie wiem, Oculus tylko do strzelanek. Jakieś terapeutyczne pierdoły to są takie nudy. A zabijanie ludzi, zabijanie zwierząt, najlepsza rzecz na świecie. No, szczęść Boże. A, zagadka. Tak naprawdę to trzeba było iść w tą stronę właśnie. Nie, no dobra, stąd, bo to było podobne. Czy mi się, kurde, jak zawsze, ptocy. Ach. No, te fajnie zrobione w 3D. Problem z tym interfejsem, że na ekranie tego nie widzicie, ale na Oculusie żółte się zlewa z ekranem, dlatego mi trudno czasami wycelować te małe gówna. Ops. To było fajne. I mimo, że tutaj no to kwadraty, prawda, ten korytarz kwadratowy, bieda, zero elementów, tekstury stare, to nie jest tak źle. To, że się fajnie zabija, robi. Dostał w głowę. To mnie zawsze smuciło, że dostał w głowę i żyje. Troszeczkę z łomem to wyczucie odległości szwankuje. W sensie
Ciężko mi powiedzieć, kiedy najlepiej uderzyć, żeby trafiło. Ale tak, spoko. No co jest, Gordon? Jakby było widać nogi, to by było super. I mam nadzieję, że są jakieś mini-save'y, bo... No nie robię. Tu jest fajnie. Ten efekt tej trójwymiarowości jest niezły. W tym korytarzu. Ja tu mam wrażenie, że bym walnął głową o tą półkę, ale... Wiem, że to jest gra, na szczęście, nic mi się nie dzieje. Dobra, zdrowie jest. Można ginąć dalej. Co tam tymczasem na czacie? No dobra, to jest tak, nie, tak się nie da. Że Wiedźmin przeciętny. Czy patrzę jednym okiem? Tak, patrzę jednym okiem. Po to mam, kurde, dwa... Są dwa pola widzenia, dwa te ekrany w Oculusie. W sumie jeden podzielony na dwie części. BHP. A wiem, bo tutaj odskakuje ta broń. W sensie jest odrzut. O! Mam drugą rękę. Tam chyba coś było z tym, pamiętam, tutaj. Ta. No, słynna muzyka dostosowująca się do akcji na ekranie. Dynamiczne wchodzenie przez... kanał. No i dawno was nie było. Czemu znikasz? Czemu znikasz? Że dwa pola widzenia. Że to nie pola, tylko. A tu za karę, że się postarałem, to mnie. Postrzelili. Kurde, no spoko. No tu Gabe Newell pomyślał, jak to zrobił, no. Nie wiem, wszystkie strzelanki dał na Oculusa. Pewnie połowa jest, tylko... A może to ta zagadka nudna. Trzeba nabrać wody... w płuca, czy powietrza... I tu będzie zagadka z tą przepompowywaniem tych dziadostwa. Chociaż tu się jeszcze chyba strzela do ludzików, z tego co pamiętam. No właśnie. Ty... Puszczaj.
Trochę się zagalopowałem z tym strzelaniem. Dobra. Zdrowia jest. Teraz nie mogą mnie zabić, nie? Nie po tym, co przeszedłem. Kurde, jakiś trupek by się przydał, żeby temu zapodać. Zjesz? Okej, okay, kiedy był ostatni zapis? Tutaj, a to spoko, dobra, bałem się, że jakiś ten... To luz. Myślałem, że będzie koniec z Gordonem. Myślę jeszcze, jak to ułożyć, żeby było lepiej. Mario. Fajnie. Oho. Dobry save. Celownik. Tu jest ta diaska. Zabawne jest to, że w tej ciemności nie widzę, czy on przeładowuje tę broń w tym momencie, czy nie. Co jest? Wydawało mi się, że w niego trafiałem. A jednak nie. Chyba dostał. Okej. Okay.
No i teraz będzie nudzando z zagadkami. No, ale Half-Life powinien wielu Polakom ruszyć. W tej swojej niskiej rozdziałce. To było coś taktycznego. Lepiej byłoby wyjść. Jak się w to trafi. Jezu, teraz tak to zrobić tutaj, to jest... Tu była jakaś filozofia, że się patrzyło w danym kierunku i dawało chyba kierunek. Tak, i on skakał sam. No fajnie. Zaraz. To wszystko pod wodą, nie? Zdrowie jest. Czy to jest na serio safe w takim momencie? Jest na serio. Mogło być gorzej. No, chodź tu. Normalnie by się ich tłukło oczywiście przy pomocy łomu, ale to nie jest super intuicyjne. Ręce czyste. Gordon. No hej. Jezu, w ogóle się przekręciłem, bo w stosunku do gry tak. Po co? Moment, moment. Muszę przejść do następnego miejsca, żeby normalny safe. Normalny, po Bożemu. Dobra. Ciekawe, jakby się to sprawdziło z Razerem Hydrą. Okej. Super celność. Ale jest. Teraz to tylko zalać. I jesteśmy w domu. I potem chyba jest wódka.
sensie motoróweczka. A tu pływa. Ok. Czyli tak zdrowie, jak rozumiem, jest. Teraz tylko załatwić kwestię tego. Ha, ha, ha. Trudne zagadki Gabe'a. Tego się nie włączało gdzieś tu. Ej! Dobra. Dobra, no byłoby niebezpiecznie. Okay, co tu się tak świeci teraz? To. Nie, no stąd chyba przyszedłem, tak. Tak, dobra. Na szczęście nie widzę czatu, więc... Mogę sobie przypominać, jak to było. Tak było. Jezu. Stare gry. Ich super intuicyjne elementy. Dobra. Czyli to nie było tu, to będzie gdzieś tam. To jest ładne, trójwymiarowe, wygląda fajnie. Słodkie. Tu nic, tu nic, tu nic. Tam to nie. No było coś z tym wchodzeniem tu po tych rurkach. Rurku. A. Pro. No. Arma byłaby fajna, tylko ona chyba nie do końca działa. Z bieżącą wersją. Już nie mówiąc o tym... no, że ma niezłe wymagania, nie? Aha! Fajnie podleciały te odłamki pod nogi. Dobra, takie to głupie, ale bawi. Czy teraz warto tu wrócić? Czy tak było? Tak, tu jest Das Rursen, którym się przełazi tu.
Oj, tu jest ta wielka zagadka. Dobra, pamiętam. No, mi się wydaje, że tutaj ważne jest to, że kamera nie pływa. Bo na przykład w grze o Adrianie Chmielarzu kamera pływa i ludziom się robi niedobrze. Bo kamera powinna. Aha, kamera symuluje ruch głowy, a głową ruszasz ty i ty siedzisz na dupie, nic cię tu nie podrzuca. To jest chyba tip. W sensie wskazówka. Okej, co tam na czacie? Jestem człowiekiem, którego nie znam, nikt nie wie. Przybić deski do rur. Minecraft XXI wieku. Zatraciłem kontakt. Oczywiście, że tak zatraciłem, o to chodzi. Czemu Source nie działa? Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Że kamera nie pływa, ale u mnie nie działa. Co to znaczy? Mogę zapalić światło, w sumie jest ciemno. Oh. A tak to wygląda, tak było. Dobra. Czy tu jest wysoko? No fajnie, ciężko się oderwać. Mam nadzieję, że nie miałem zbyt dużo czasu, muszę się kilka rzeczy załatwić. I po co ja tu wpadłem, żeby wejść teraz do wody? Ty będziemy się znowu... Chodź tu. Dobra, bez większej wsi udało się ich narypać. Dobra, gdzie ty jesteś? Śmierdzi jakimś bugiem, czy ja go nie widzę? No dobra, no. To jest bug, nie? Szafa jest z drewna. Dobra, nikt mi nie powie, ale to jest jakiś... To nie tak było w oryginale. No, tutaj nie można przejść. Czyli muszę to miejsce muszę pokonać. Mimo, że tutaj są niewidzialne ludziki niosące śmierć. Coś jest nie tak. Jeszcze raz, tu specjalnie wyszedłem. Jestem tu. A to ty. Jezu, nic nie widzę.
No super. Fajnie, podoba mi się to. Kurde, jakie to jest głupie. Grałem w głupią starą grę i się jaram tym, że mogę się rozglądać. Ty. A taka prawda, no. Taka bieda, no, upadek totalny człowieka. Puszka po farbie. Ktoś niby malował. I gram nie na inwercie. Ta. Tu chyba czeka samolocik sen. Pomóż ci? Hey, you're Freeman, aren't you? We got word you were coming. We got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6, do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat, Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Better get going now. Z Bogiem. A łomem powinienem mu pogłosławić. To było najbardziej ikoniczne. Myślę, czy nie zrobić sobie przerwy na żyganie. O! Coś tu spadło. Ja bym dosięgnął ręką, mi się wydaje. Znadepnę na kogoś? Sorry, nie widzę was. Fantastyczne krzesło. Boże. Tylko czemu znikają? Bo to jest ta stara wersja. Jak jeszcze musieli obniżać poziom jakości. Bo komputery były tak stare, że jak był jeden ragdoll, no to się bugowały. To jest bardzo możliwy scenariusz. Ej, ej. Fajnie, jak się wychylać przez... nad tymi przeszkodami. Zagadka. No ładnie. Aha, bo ja wdepnąłem w to, dlatego mi tak się pojaśniło przed oczyma.
Coś tu jest? Okej, nic mnie nie pokopało prądem. Nie wychodźcie, bo... Czy to warto rakietę wysyłać? Z trzema takimi miśkami? Tu jeszcze jakieś kable latają. I tu też kable. A to dlatego... No fajnie! Super! Człowiek się stara całą grę i go... Kabel zarąbał. To jeszcze to raz szybko. Ej. W sumie realistycznie to tak. Po latających wypierdach walka z tym jest przyjemnością. Jak ta zagadka szła? Tutaj. Ej! A ty zaskoczyłeś z niego, proszę, proszę. A to jest pod napięciem. Normalnie w życiu... Normalnie nie widać prądu, nie za bardzo, dopóki coś tam nie wrze jakoś tak chamsko. Bo diabła. Dotknij tego kabla. Zagadka? Nie. No. Hey, Dr. Freeman. A ty to zostajesz sama? Nie.
Chcesz się napić? Zobaczmy, jakie jest wrażenie w środku. Głowa mi wystaje na ten pałąk przeciwkaputażowy. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Nie wiem, jak za bardzo obniżyć. Ale tak spoko wszystko. Bardzo mi się podoba pojazd. No, no to tyle. Kucni. Ta myszka jest, ja to zapiszę. Nie można nazywać zapisów niestety, to jest trochę wcfejlowane. Ale tak spoko. Całkiem pocieszne to. Ja sobie robię, kurde, chwilę przerwy na żyganie. 10-15 minut, potem powiem, co będzie. Więc tutaj na chwilę zmykam. Aha, to miało być na tubę, więc tam na tubę, a tubowiczów żegnam. Fajnie, miło was było znać. Na żyganie.